dzisiaj na śniadanko mam jajecznicę z wędzonym łososiem. Kiedyś jeszcze dodawałam do tego ser i szpinak, ale akurat miałam ochotę na taką po prostu podstawową jakby jajecznicę. Ojej, kto tak ziewa? No, Garfield, kto powie miał? Ojej, kto tak ziewa? Zmęczony jesteś? Nie wyspałeś się w nocy? A dzisiaj będę robić babeczki dyniowe, także trochę pójdę na łatwiznę, bo wystarczy dać 3 składniki, jajka, jogurt i olej i babeczki gotowe, bo to po prostu jest już mąka i to wszystko się po prostu miesza razem. Także zobaczymy, co z tego będzie. W ogóle zawsze chciałam spróbować babeczki dyniowe, ale wiadomo, z dynią to tak trochę jest ciężko, bo trzeba na dobry sezon trafić, na dobrą dynię, więc póki nie mam dyni, to zrobię po prostu takie babeczki z gotowego opakowania. I mała niespodzianka, powiem wam, nie spodziewałam się, że będą foremki na babeczki. Wiadomo, jednorazowe co prawda, ale fajnie, miło, że dołączyli do opakowania. Pierwszy raz się z takim czymś spotykam. Może też dlatego, że no, nie kupuję takich gotowców. Ale bardzo miłe zaskoczenie, więc fajnie. Co prawda dzisiaj raczej ich nie użyję, dlatego że mam swoje silikonowe, ale może kiedyś jak gdzieś będę szła, czy do kogoś, to właśnie fajnie w takich dekoracyjnych dać. A takich foremek będę używać. Te różowe, te ciemne są z IKEA, a te pastelowe są z Tesco albo z Aldi, już nie pamiętam. Ale właśnie powiem wam, że najlepiej mi się używa takich foremek, dlatego że one są silikonowe, super wyskakują te babeczki, bardzo łatwo się dobywa i nie są wielokrotnego użytku tak naprawdę, bo te jednorazowe wiadomo, że raz się użyje i trzeba je wyrzucić, bo no, nie wytrzymają zbyt długo. Jak to tam wygląda przez to okno? Co tam widzisz, Garfield? Co tam widzisz? Słoneczko świeci? Tak? Wyglądasz przez okno, jak się trzymasz łapką, tak? Kto tam sobie wyglądał przez okno? Kotek? Tak, Garfiś? Chcesz się przywitać? Tak? Co tam jest? Cześć. A w międzyczasie zrobię sobie moją kawkę, którą ostatnio bardzo polubiłam. Jest to kawa chai latte, która niesamowicie pachnie cynamonem. W ogóle zapomniałam o tym słoiczku, jak kiedyś w Polsce kupiłam i przywiozłam go sobie tutaj. Także dzisiaj napiję się kawki właśnie w tym słoiczku. Także zobaczymy, ile mi tego naprawdę wyjdzie. Robię z jednej kapsułki, także myślę, że około połowy mogę mieć. W ogóle ten słoiczek jest ogromny, także powiem wam, że no, takie 1/3 wyszła. Nawet połowy nie ma w sumie, bo to pianka tak wygląda, jakby była połowa, a tak naprawdę to jest tego mniej. A tak prezentują się gotowe dyniowe babeczki. Są naprawdę super żółciutkie. Jeszcze wam pokażę je od dołu. I ciekawa jestem, jak będą smakować. A tak wygląda babeczka w środku. W ogóle jest super puszysta. I powiem wam, całkiem nieźle smakuje. Nie wiem, czy mi się wydaje, ale wyczuwam cynamon. Także bardzo ciekawe połączenie dyni i cynamonu. Wiadomo, no dyni tam jest parę procent zapewne. Ale jest całkiem nieźle. Jak na pierwszy raz, to całkiem fajne wyszły. I kiedyś może spróbuję zrobić takie typowo dyniowe babeczki z takiej dyni prawdziwej, a nie proszkowanej, jak to mówią. Także jestem ciekawa, ale powiem wam, bardzo dobre. Troszeczkę słodkie, w sensie, no jak ja robię takie babeczki, wiecie, tak zwane fit, zdrowe, gdzie praktycznie nie dodaje się w ogóle cukru, a jak się dodaje, to czasami jest to miód, jedna łyżka albo półtorej. Więc nie są to jakoś super słodkie. Tu jest prawdopodobnie zwykły cukier, więc no,
jest taka słodkość inna troszeczkę niż taka miodowa, ale powiem wam, od czasu do czasu można sobie pozwolić na takie słodkości, więc całkiem nieźle. No i fajnie, że tak wyrosły, więc to też jest duży plus. Łapiesz? O, jak ładnie złapałeś, no brawo! I bach. Przygotowany? O, teraz w wysokości. Wow, co za chwyt! Nie pogadasz. No i teraz rzucisz mi, żebym ci rzuciła? Tak? No, masz pana myszę? Tak? O, i hop! Jak pięknie złapałem, tak, garfiś. I... O, ślicznie. Tak? Co masz? Masz pana mysza? I hop! Cześć, a dzisiaj pokażę wam, co znalazłam dosyć blisko mojego domu i powiem wam, uwielbiam takie rumianki. Świetnie to wygląda, a ich jest bardzo dużo tutaj. W ogóle one się tak rozciągają. Także możecie je zobaczyć w całej okazałości. No, według mnie wygląda to rewelacyjnie. I śliczne one są naprawdę. Mają dla mnie taki klimat lata, takiej późnej wiosny. Te wyglądają ciekawie, bo wyglądają jakby były przytulone. Czyli mamy przytulone rumianki. I mamy ciekawego owada. W ogóle troszeczkę wieje, także teraz możecie ją bardziej zobaczyć. Szkoda, że nie wzięłam mojego drugiego obiektywu. To byście mogli ją bliżej zobaczyć. Ale i tak myślę, że było ją całkiem spoko widać. A kto to położył się w pudełku? Musisz podobać się moje pudełko z butów, co wczoraj przyszło? To jest twój nowy domek, tak? W ogóle śmieszna sytuacja. Bo wczoraj przyszły im buty, właściwie w tym pudełku mi przyszły. I już chciałam wyrzucać pudełko. I... No, chciałam wyrzucać w ogóle pudełko. I położyłam już je na przedpokoju. Patrzę, a tu Garfield leży. No to mówię, dobra, nie mam serca, nie wyrzucam na razie. Więc zostawiłam mu. Także... W ogóle ma taki śliczny domek. Nie wiem, jak wy, jak wasze kotki, ale on zamiast leżeć w tym ślicznym domku, to woli pudełko. Także taki jest Garfield. Więc no domek jest dla gości, jak to mówią. Bo mieliśmy na święta i po świętach w sumie kotka znajomych. I właśnie ten duży kotek sobie w tym leżał. A Garfield nie. Także śmiesznie. To jest domek dla gości, jak to mówią.